W swoim życiu mieliście taki okres, albo może macie, przeżywacie go nadal, gdy dążyliście do doskonałości. Kto z was kiedykolwiek dążył do doskonałości? Nikt nie dążył? O, bardzo mało osób. Nie definiowaliśmy jeszcze tej doskonałości, może jakoś tak tutaj na tym miejscu, ale myślę, że każdy z nas gdzieś w swoim sercu, w swoim umyśle ma pewną wizję tego pojęcia, kiedy go jakoś nie określamy, to myślę, że dla każdego z nas ono oznacza taką w pełnym tego słowa doskonałość. Dla nas chrześcijan oznacza ono bezgrzeszność, może oznaczać bezgrzeszność, pełną harmonię z Bogiem, pełną harmonię z ludźmi. Stan, w którym nic i nikt nie zakłóca naszego spokoju. I możemy śmiało, z całą odwagą stanąć przed naszym Panem. Myślę, że każdy z nas gdzieś w swoim życiu albo miał taki okres, albo nadal go ma, gdzie dążyliśmy do doskonałości. Pytanie, co na ten temat mówi Pismo Święte? Bo doświadczenia chrześcijan na przestrzeni, myślę, nie tylko biorąc pod uwagę historię ludu adwentowego, ale w ogóle historię chrześcijaństwa. I kiedy popatrzymy na rozważania różnych zagadnień, również tego, myślę, że znajdziemy już bardzo wiele odpowiedzi, jeśli nie wszystkie odpowiedzi, które dzisiaj również możemy uzyskać jako ludzie wierzących. Kiedyś już ktoś na pewno przeżywał rozważał podobne zagadnienie jak my. Zagadnienie doskonałości. Kiedy przyglądamy się temu, w jaki sposób można podejść do tego zagadnienia, niektórzy mówią, można powiedzieć na jednym biegunie. Niektórzy mówią, że kiedy Chrystus powróci, musimy być zupełnie doskonali. Bo inaczej nie znajdziemy się w gronie zbawionych. Z kolei inni, z drugiej strony, mówią, że tak naprawdę człowiek tutaj na tej ziemi musi grzeszyć. Będzie grzeszył całe życie. Nie ma wyboru. Musi grzeszyć. Ale kiedyś w przyszłości, kiedy otrzymamy nowe ciała, będziemy całkowicie bezgrzeszni. Co na ten temat mówi Słowo Boże? Czy znajdziemy w Słowie Bożym jakieś inspirujące odpowiedzi? Odpowiedzi, które będą wskazywały nam na to, co Pan Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie. Kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszy fragment Słowa Bożego. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 5 rozdział. Przepraszam bardzo, pierwszy list do Tesalonicza, 5 rozdział i werset 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, a sam Bóg pokoju niechaj was poświęci, aby duch wasz i dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy mieli zastanowić się, o jakich obszarach życia jest tutaj mowa. Mamy tutaj ducha, mamy duszę i mamy ciało. To jakbyśmy inaczej to ujęli? Co byśmy mogli powiedzieć na temat tych określeń? Jak byśmy mogli je zdefiniować? Ciało, no to nasze ciało, prawda? Duch, mamy tutaj duch, możemy go rozumieć jako nasz umysł, tak? Jako naszą psychikę i duszę, a więc
ten element, który dotyczy jest sferą naszej relacji z Bogiem. Czy cokolwiek stoi między Tobą a Bogiem, czy jesteś pojednany z Nim? I apostoł mówi, że nasz umysł, nasze ciało i nasza więź z Bogiem powinny być beznagane w dniu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w wersecie 24 czytamy: wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Kiedy szukamy w konkordancji biblijnej występowania słowa doskonałość, określenia doskonałości, to pierwszym użyciem słowa doskonałość w Biblii Warszawskiej, w przekładzie w Biblii Warszawskiej, znajduje się w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej i pierwszym wersecie. A więc nawet nie w opisie stworzenia, ale właśnie dopiero w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam czytamy takie słowa. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Niesamowite słowa. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Inaczej mówiąc, nie ma czegoś takiego jak doskonałość bez trwania z Bogiem. Albo jeszcze inaczej, to trwanie z Bogiem, trwanie w społeczności z Bogiem oznacza doskonałość. Oznacza doskonałość. Jak to funkcjonowało w życiu Abrahama? Zobaczmy wypowiedzi tej samej księgi, nieco wcześniej. Rozdział 15 i wersety 1 po 6. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył w to, że Bóg wypełni pewną szczególną obietnicę. Obietnicę, którą złożył Abrahamowi już wcześniej, ale teraz ją powtórzył i zapewnił go, że tak właśnie będzie. A tą obietnicą było to, że w potomstwie, a dokładniej w nasieniu Abrahama, błogosławione będą wszystkie narody ziemi. I kiedy czytamy tę obietnicę, zapisaną między innymi w 22 rozdziale 18 wersecie Księgi Rodzaju, to dostrzegamy, że obietnica dana Abrahamowi dotyczyła ostatecznie Jezusa Chrystusa. Dotyczyła ostatecznie tego, o czym czytamy w Ewangelii Jana, że w pierwszym rozdziale, że ci, którzy Go przyjęli, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, są dziećmi Bożymi. A zatem, skoro Jezus cieleśnie jest w tym wymiarze ludzkim potomkiem Abrahama, przyszedł na świat w linii Abrahama, wszyscy, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, są potomstwem Abrahama i są dziedzicami obietnicy, tej obietnicy, która była dana temu patriarsze. A obietnica ta dotyczyła przyjścia na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I czytamy o tym, że Abraham uwierzył Panu,
a on poczyta mu to ku usprawiedliwieniu. Czy kiedy Abraham uwierzył, może to źle powiedziane, Abraham uwierzył, żeby, może nawet nie powinniśmy na to, o to pytać, Abraham uwierzył wtedy, kiedy było widzialne to, co miało nastać, czy było niewidzialne? Czy były jakieś oznaki tego wypełnienia tej obietnicy, kiedy on uwierzył, czy nie? Nie. Abraham uwierzył w to, nie w to, co jest, ale w to, co będzie. Ale jednocześnie wiedział, że to sam Bóg mu obiecuje. I uwierzył Panu w to, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abraham miał mieć potomka. Miałby przyjść syn obietnicy. Syn, o którym powiedział Panu. Abraham uwierzył. Uwierzył, że to się stanie. Ale miał czas i wydawało się, że obietnica się nie wypełnia. Wydawało się, że to, co Pan Bóg powiedział, opóźnia się, a może nawet nigdy się nie spełni. I w rozdziale 16 Księgi Rodzaju czytamy o tym, co uczynił Abraham w tej sytuacji. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj, proszę, z niewolnicą moją. Może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Abraham pod namową żony postanowił przyspieszyć wypełnienie Bożej obietnicy. Być może nadal miał nadzieję, że Pan Bóg dokona tego, czego obiecał, ale mimo to zdecydował się na to, aby dołożyć swoją dłoń do dzieła Bożego, dołożyć swoje starania do dzieła Bożego. I kiedy czytamy później historię biblijną, widzimy, że to niosło ze sobą, przyniosło ze sobą w gruncie rzeczy tylko problemy. Dlatego przed Abrahamem, Abraham został postawiony przed jeszcze jednym wyzwaniem, jeszcze jedną próbą, a o niej czytamy w rozdziale 22 Księgi Rodzaju. I czytamy tam takie słowa. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł: Abrahamie, a on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Abraham posłuchał głosu Bożego. Po wielu latach doświadczenia z Bogiem, po wielu mniejszych doświadczeniach, po wielu chwilach przeżytych z Panem, kiedy Pan Bóg polecił mu oddać to, co było najcenniejsze dla niego, on to uczynił. I w wersecie 16 i 17 czytamy, kiedy Abraham przeszedł po myśli tę próbę, a wiemy, że Pan Bóg zatroszczył się o ofiarę. Abraham nie złożył na ołtarzu Izaaka, ale złożył tam baranka, który wskazywał na Jezusa Chrystusa.
Pan powiedział, przysięgam na siebie samego, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Możemy zapytać, jaki to ma związek z doskonałością, z czymś, co teolodzy nazywają uświęceniem w naszym życiu. Ma to znaczenie o tyle, o ile apostoł Jakub w swoim liście mówi, opowiada historię Abrahama i kierując uwagę swoich odbiorców na to wydarzenie z życia Abrahama, ofiarowanie Izaaka, wskazuje w drugim rozdziale i wersecie 23. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. I wypełniło się pismo, i wypełniło się to, co Pan Bóg przyrzekł Abrahamowi. I wypełniło się w jego życiu to, o czym mówił Bóg, a mianowicie to, że On kiedyś sprawi, że na świat przyjdzie Jezus Chrystus, a w jego życiu sprawi przemianę ze względu na Chrystusa i ze względu na to, że Abraham przyjął zbawienie z łaski, sprawi przemianę, która sprawi, że w swoim życiu będzie poddany Bożemu Słowu, temu, co Pan Bóg powiedział. Apostoł Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, w 21 wersecie, wskazuje na podstawę naszej nadziei. Czasami mówi się o tym, że apostoł Jakub i apostoł Paweł mówili różne rzeczy w swoich listach. Tak? Jeden wskazywał na zbawienie z łaski, drugi wskazywał rzekomo na zbawienie z uczynków. Ale apostoł Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, w wersecie 21, mówi tak. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić duszę wasze. Jakub mówi, odwróćcie się od grzechu i przyjmijcie słowo, przyjmijcie Chrystusa, bo słowo to Chrystus, który może zbawić duszę wasze. Kiedy czytamy 22 rozdział Księgi Rodzaju i historię ofiarowania Izaaka, badacze języka oryginalnego wskazują na pewną szczególną myśl, która zawarta jest w tym tekście, w tym rozdziale, a wynika ona z układu tekstu. Mianowicie wskazują na to, że najważniejsza myśl zawarta w tym fragmencie dotyczy nawet nie tego, że Abraham ofiarował swojego syna, ale dotyczy tego, co jest wyrażone w środku tego fragmentu, tego rozdziału, a mianowicie, że Abraham idzie na spotkanie Pana. Najważniejszą myślą tego fragmentu jest to, że Abraham podąża na spotkanie Pana. I dzięki temu może być błogosławiony. Nie tylko może być błogosławiony, ale może być błogosławieństwem dla innych. Bo udaje się na spotkanie Pana, na miejsce, które wskazuje mu Bóg. W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale i 21 wersecie chciałbym tą myślą zakończyć
czytamy słowa Jezusa z historii o bogatym młodzieńcu, z tego fragmentu, który mówi o bogatym młodzieńcu. I zazwyczaj, wiecie, kiedy czytamy tę historię, to zwracamy uwagę na wiele szczegółów, prawda, na wiele aspektów tej historii. Najczęściej na to oczywiście, że Pan Jezus powiedział młodzieńcowi, że ma wszystko sprzedać, tak? I rozważamy, tak? Czy chodziło o to, żeby rzeczywiście sprzedał wszystko, czy Pan Jezus tylko chciał mu wskazać na to, co jest problemem w jego życiu, co stawia wyżej od Boga. I dlatego użył takiego określenia. Inni zwracają uwagę na to, że Pan Jezus wskazuje tutaj na zbawienie z łaski i na potrzebę poznania Bożej miłości, co jest prawdą. Bo o tym tego brakowało najbogatemu młodzieńcowi. Brakowało mu przyjęcia łaski i poznania, doświadczenia Bożej miłości. Ale w wersecie 21, pod koniec tej historii, znajduje się fragment, który wydaje mi się, na który najrzadziej zwracamy uwagę. Szczegół, na który najrzadziej zwracamy uwagę. A mianowicie Pan Jezus mówi tak. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Co miało być celem bogatego młodzieńca? Po co miał odwrócić swój wzrok od tych przemijających rzeczy? Co było powodem? Co było punktem, w którym chciał widzieć Pan Jezus bogatego młodzieńca? Chciał, aby on przyszedł, a zatem wszedł z nim w związek, bo to zaproszenie i te słowa możemy odczytać jako coś więcej niż tylko powołanie do tego, żeby młodzieniec słuchał Jezusa od czasu do czasu. Jezusa słuchały tłumy, ale Chrystus powiedział: przyjdź, a więc zostań moim uczniem. Może tak bliskim, jak, no może nie jak 12, bo 12 Pan Jezus powołał i wybrał, ale jak tych 70, którzy należeli również do bliskich współpracowników Pana Jezusa. Przyjdź i bądź ze mną. I po drugie, naśladuj mnie. Patrz na mnie i naśladuj mnie. Jeśli chcesz być doskonały, trwaj w społeczności ze mną i naśladuj mnie. Kochani, życzę Wam i sobie, abyśmy w naszym codziennym życiu doświadczali wiele radości. Bo jak dzisiaj już mówiliśmy i dziękowaliśmy, mamy powody do radości. Mamy powody do radości, dlatego że poznaliśmy na naszej drodze życia wspaniałego, kochającego Boga. Poznaliśmy Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas. Oddał wszystko. Był gotowy zrezygnować ze swojego życia po to, aby nas ratować. W Jego krwi, w Jego śmierci mamy przebaczenie grzechów. I każdy człowiek na ziemi może pojednać się z Bogiem przez krew baranka. Mamy wreszcie Ducha Świętego, który zmienia nasze serca, prowadzi nas, który wlewa do naszego życia, do naszych serc, do naszych umysłów Bożą miłość. Kochani, niechaj Pan Bóg prowadzi nas każdego dnia w naszym życiu. Niechaj obraz Jezusa Chrystusa będzie wymalowany przed naszymi oczyma. Niechaj nigdy nasze oczy nie odwracają się od naszego wspaniałego Zbawiciela. I udawajmy się na spotkanie z naszym Panem. Udawajmy się na miejsce, które wskazuje nam Bóg. A On dopełni resztę. I On sprawi, że będziemy mogli być błogosławieństwem i będziemy mogli być podobni do Niego. Niechaj to będzie naszym doświadczeniem. Amen.